Hej, z ceny Bakus, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek z serii Pytamy Kaczyniasza, co poniedziałkowa seria, w której odpowiada na pytania z komentarzy, a także z donate'ów. Łapka w górę, media widziana i od razu lecimy. Pierwsze pytanie jest z komentarzy od Pawła i napisał tak. Zarąbisty jest chaos mod w twoim wykonaniu, czy planujesz drugi sezon? Chętnie bym oglądał. Szkoda, że analogiczna seria nie jest możliwa w GTA Online, pozdrawiam. W sumie w GTA Online, jeżeli grasz na PC, to ta seria cały czas trwa. Nawet u innych, nie tylko u mnie. No bo są cheaterzy, którzy robią podobne rzeczy. A jeżeli chodzi o drugi sezon, no to tak. Po pierwsze, mamy jeszcze ponad połowę chaos moda do ogrania. To będzie ze 100 odcinków, bo nie jesteśmy nawet w połowie fabuły, a właśnie mamy aktualnie 28 odcinek, więc troszeczkę tego przed nami. Drugiego sezonu raczej nie będzie, ale w ramach ciekawostki mogę wam powiedzieć, że pierwszy raz o chaos modzie usłyszałem na speedrunie. I teraz powiecie, a speedrun od tego typa tam z GTA 5 co speedrunuje. Nie, właśnie nie. Chaos moda pierwszy raz zobaczyłem, nawet teraz piszę sobie na szybkości. GTA Vice City speedrun chaos mod. I pierwszy raz właśnie chaos moda widziałem na GTA Vice City. To było jakieś 2 lata temu, nie? I mówię sobie, wait. Gościu dostaje policję, nie może ukończyć misji. O co chodzi? Głupie. Po co sobie utrudniać gierkę, nie? A teraz mamy taką sytuację jak teraz. Że gram na chaos modzie i mi się podoba. Więc no, ciekawa sprawa. Więc ogólnie, jak zobaczyłem, że jest ten mod do GTA 5 i jak on wygląda, no to musiałem sam go nagrać. Masakra. Dobra, lecimy sobie dalej. Kolejne pytanie z komentarzy. Kiedy pokażę twarz i czy będzie jakiś specjal na 100k widzów? A więc tak, twarz na pewno kiedyś pokażę, a jeżeli chodzi o specjalna 100k, no to taki sam będzie jak na 50k widzów. Jakby co, powtórzymy to samo. I teraz zaczynamy donate'y. I jest Rox. Napisał tak, pozdrów mnie i WP Udacznika. Miłego dnia, więc pozdrawiam Roxa, a także Udacznika. Dalej, Dominik. Siema Bachus, moje pytanko, czy opłaca się kupować lasera? Mam trochę hajsu i nie wiem na co wydać, może coś polecić. O Jezus Maria, jeżeli chodzi o pojazdy, to polecam mój poradnik do najlepszych pojazdów w grze, które trzeba posiadać. Kup sobie coś z tamtych pojazdów, a jeżeli zależy ci na laserze, kup sobie lasera. Laser jest zajebisty. Moim zdaniem jest lepszy od hydry, dużo osób woli jednak hydrę, ale moim zdaniem laser jest fajniejszy. Ale bardzo drogi, bo chyba 6,5 miliona, więc sporo. Lecimy sobie dalej. Kamil napisał tak, cześć, mam pytanie, dlaczego w import-export zbieram te same samochody po 2 razy, kiedy mówiłeś, że można mieć tylko 1? Pozdrawiam. O Jezu, można mieć 3. Każdy samochód ma 3 różne wersje, różne rejestracje, co przekłada się na różne kolory, tuningi i tak dalej. Ale kiedy zbierzesz sobie jedno Zentorno, jeden Osiris, jeden 811 i tak dalej, każdy samochód po jednym, to nie będą trafiać ci się powtórki. Po prostu wiecie, jak zbierzesz wszystkie standardowe po jednej sztuce i wszystkie samochody średnie, no to zawsze będzie ci trafiać się samochód wartości wysokiej. Nie wiem, czy on macha ręką przed mikrofonem, mimo tego, że nikt tego nie widzi. Nieważne. Dobra, słuchajcie. Jeżeli chodzi o import-export, jak mówiłem, zbierzcie sobie 10 sztuk innych samochodów, innych marek do garażu, średnich, standardowych i później będziesz miał same wysokie, chyba że przekroczysz tą granicę 32 pojazdów, bo tyle jest samochodów import-export i wtedy będziesz miał powtórki. Ale nie chcesz mieć powtórek, więc po prostu trzymaj po jednej sztuce każdego samochodu. Tyle. A jeżeli masz powtórki, sprzedaj je. Dalej, Byk z Plastiku napisał tak. Siema Bachus, pokazałbyś ustawienia na jakich grasz w GTA 5? Pokazać nie pokażę, ale mogę powiedzieć po prostu. To też wystarczy. Jeżeli chodzi o ustawienia zaawansowane, to wszystko mam wyłączone. A jeżeli chodzi o ustawienia takie zwykłe, powiedzmy, to mam praktycznie wszystko na bardzo wysokich, ale trawę, z tego co pamiętam, dałem na średnie, dlatego że po prostu nie chcę mieć tej trawy pokazanej, ponieważ czasami jak się bije z kimś w zaroślach, no to po prostu on mnie widzi, ja go nie, więc to mam na średnie ustawione. A tak jak mówiłem, wszystko bardzo wysokie albo mieszane z wysokimi. A teraz lecimy sobie dalej. Lubię Bachusa, napisał tak, to znowu ja. Lubię Bachusa, masz 18 zł, mordo. Pozdrowisz mojego psa Figę. Pozdrawiam psa Figę. I oczywiście dziękuję za donate. Charmix napisał tak, wiesz jak może zobaczyć za co się dostało bana, bo sam nie wiem, bo mi szkoda stracić tych 4000 godzin przegranych, 90 milionów na koncie, miliarda wydanych, no po prostu wszystkiego. Zgaduję, że ta twoja historyjka jest wyssana z palca,
albo po prostu masz hajs zmodowany, dlatego że wątpię w to, żeby ktoś wydał miliard, czyli musiał zrobić miliard, do tego miał 900 milionów na koncie, czyli łącznie 1 900 000 000, i uwaga, uwaga, pisał z błędem wyraz konto, więc po prostu historyka jest wysana z palca, a powodu bana nie da się sprawdzić, tak czy siak. Lecimy sobie dalej. Young Fifi napisał tak: siema, mam pytanie, jak zarabiać w klubie nocnym? W klubie nocnym zarabia się na dwa sposoby. Pierwszy to popularność, z tego jest mało hajsu, więc tego nie będę omawiał w ogóle. A jeżeli chodzi o właśnie sprzedaż towarów, to tutaj uwaga, uwaga. Grając w GTA Online sprowadza ci się towar, jeżeli masz dostęp do technika. Ponieważ masz technika jakiegoś w twoim tym komputerku, przydzielasz go na przykład do hangaru i do wytwórni broni, nie? Czyli po prostu do bunkra. Więc robisz sobie jakieś tam swoje rzeczy i w trakcie właśnie twojego grania towar sam będzie się sprowadzał. Mimo tego, że bunkier nie chodzi, kokaina też nie chodzi, czy tam jakiś hangar, to tak czy siak dalej towary będą się sprowadzać tak o, po prostu. Więc to jest fajny biznes, ale jak mówiłem, trzeba techników ustawić. Najlepsze ustawienie to jest taka odwrócona L-ka, że tak powiem. Obrócona w pewien sposób, bo macie coś takiego, że u góry wszystkie towary bierzecie i wszystkie z lewej strony. Czyli macie taką L-kę narysowaną. Jak ktoś wejdzie sobie teraz w komputerek od swojego klubu nocnego, to będzie wiedział dokładnie, o co mi chodzi. Więc powtarzam, wszystko z góry i wszystko po lewej. I to jest właśnie najlepsze ustawienie, najwięcej z tego zarobicie. Dalej, MB Adurowicz, albo jakoś tak, napisał tak: Bachus, znasz jakiś sposób na zarobienie na samym początku? Miliona w GTA Online, pozdrowisz. Jest poradnik dla początkujących na kanale. Wpiszcie sobie Bachus, jak zacząć, albo GTA Online 2020 roku Bachus, czy coś w tym stylu, i na pewno ten odcinek znajdziecie. Ma już tam ponad 100 tysięcy wyświetleń, więc bardzo wam dziękuję za właśnie obejrzenie go, bo trochę z nim roboty było. Dalej, EpicZiom34 napisał tak: mam dwa pytania, jak zarobić dużo pieniędzy w GTA Online, jak dopiero kupiłem GTA, i drugie do znajomych, nie dodam. Dobra, jeżeli chodzi o pieniądze, to zarób hajs na salon gier, kup i graj misje salonu gier, czyli po prostu napady. I to jest najlepszy sposób na zarobek. Możliwe, że już niedługo pojawi się materiał na kanale, w którym zaprezentuję wam kolejność kupowania biznesów, posiadłości i tak dalej w GTA Online, bo przez ten salon gier mocno się pozmieniało. Kiedyś powiedziałbym wam, że trzeba kupić sobie biuro i jak najszybciej import-export. Teraz wam powiem, że nie kupujcie biura, nie kupujcie import-export na początku. Strata pieniędzy i czasu aktualnie, więc lecimy sobie dalej. Jimmy Brown napisał tak: elo, co trzeba zrobić, żeby mieć figurkę w biurze jakąkolwiek? Może pozdrowić Szczypiora i Zibiego. Pozdrawiam Szczypiora i Zibiego. A jeżeli chodzi o taką figurkę w twoim biurze, no to musisz sprowadzać sobie oczywiście paczki. Więc robisz sobie paczki, jak zrobisz 50 paczek, to dostaniesz pierwszą figurkę. A później kolejna i one będą po prostu się ulepszać. I więc najlepsza jest złota i ona jest za 1000 paczek. Tyle. Może o tym odcinek zrobię, bo to w sumie spoko temacik. I ogólnie o figurkach kiedyś odcinek powstanie. I może od biura zaczniemy, bo to jest najprostsza sytuacja. Dalej. Ciekawski. O. Siema Bachus, może trochę osobiste, lecz chciałem zapytać, jeżeli to nie problem, uczysz się, czy pracujesz i sam mieszkasz, czy z rodzicami? Jaki masz telefon? Na prywatne sprawy nie odpowiadam, więc telefon mam Xiaomi Redmi Note 4. Polecam. Znaczy nie polecam. Teraz są lepsze telefony. Ale kiedy go kupiłem, no to był naprawdę bardzo fajny, ponieważ kosztował 800 zł, teraz kosztuje tam podobną cenę, ale teraz tej ceny nie jest wart po prostu, no bo są po prostu lepsze telefony w tej cenie. Też od Xiaomi, na przykład. Dobra, lecimy sobie dalej. Bachus to kozak napisał tak: Bachus, jaki jest twój ulubiony napad sprytny? Chodzi mi o przebranie i nie mam na myśli najłatwiejszego podejścia, bo wiadomo, że grupa seks, tylko mam na myśli najciekawsze. Najciekawszy jest raper, bo jest najtrudniejszy, chociaż z tym sposobem, który zaprezentowałem wam niedawno, to jest najprostszy i najśmieszniejszy, więc powiedziałbym, że napad z raperami jest spoko. I przygotowania są całkiem szybkie, więc napad z raperami się opłaca. Dalej, Temaciek napisał tak: pozdrowisz Bachusa? Nie. Babcia Ula napisał tak: siemka Bachus, mogę opowiedzieć żarcik. Przychodzi garbata do lekarza, a ten do niej: co pani się tak skrada? Ja znam lepszą wersję, tylko bardziej wulgarną, i to jest śmieszniejsza wersja. Pozdrawiam babcię Ulę. Dalej, babcia Ula kolejny żarcik napisała i napisała tak: idzie Jasiu i Gleba, to najlepszy jaki znam, ciągle go sobie z nóżkiem opowiadamy.
A ja lubię twoje filmy, są super. Okej, dobra, fajne żarciki. Lecimy dalej, ale oczywiście dzięki za donate. Damian napisał tak. Mam pytanko, czy można kupić wszystkie pojazdy w GTA Online, a tak w ogóle jesteś zajebisty i robisz zajebiste filmy, nie zmieniaj się. Nie możesz kupić wszystkich, dlatego że nie ma tyle miejsca. Po prostu. Prosta sprawa. Ale jakby co jest o tym odcinek, ile jest miejsca w GTA Online, polecam sobie spojrzeć, ponieważ taki odcinek na kanale jest. Dalej, Matfex napisał tak. Siema Bakus, powiedz co lepiej kupić, magazyn do przetrzymywania samochodów z import-export, magazyn do paczek, jaką wielkość, zawsze duży, i czy salon gier? No wiadomo, jak powtarzam już z piąty odcinek, salon gier. Zawsze, jak masz coś kupić, to salon gier. Nawet jak nie masz zamiaru niczego kupować, kup sobie salon gier, jeżeli go nie masz. Po prostu, salon gier jest zajebisty. No i tyle, lecimy sobie dalej. Patryczek napisał tak. Hej Bakus, czy mogę Urbana na Discordzie? Zrozumiałem swój błąd, pozdrawiam z rodzinką. Patryczek 1204. Dobra, sprawdzamy za co ma bana. Uwaga, uwaga. Na bieżąco. Nigdy przed nagraniem odcinka nie sprawdzam tych osób, które mają bana, bo chcę to właśnie pokazać wam na odcinku, bo to jest ciekawe, jak moja jest taka pierwsza reakcja na to, za co ktoś ma bana. Reklama serwera na Discordzie. Okej, dobra, to cofnę ci bana. No bo to nic takiego wielkiego, ale po prostu serwerów nie reklamuj. Nawet na PW. Jak mnie to wkurza, codziennie banuje z 5 osób, które samemu mi wysyłają serwery. Darmowe PSC, zarabiaj na zapraszaniu. Zaproś 5 osób, nic nie dostaniesz. Zaproś 10 osób, też nic nie dostaniesz. Zaproś 20, też nic. Jedyne co dostaniesz, to nauczkę, że nikt ci nie da pieniędzy za to, że zaprosisz kogoś na serwer. Jedynie dajesz tamtej osobie zarobić, ponieważ tamta osoba zmienia nazwę serwera i ma serwer normalny, na którym jest masa osób. A ty zastanawiasz się: hej, czemu jestem w grupie fanów My Little Pony, mimo tego, że nigdy tam nie wchodziłem? Ciekawa sprawa, nieprawdaż? Dobra, lecimy sobie dalej. Maska Stalina, aha. Dobra, 38. Napisał tak, czy po kupieniu nowego bunkra ulepszenia zostaną, jak na starym bunkrze miałem dwa ulepszenia? Nie, ulepszenia znikają. Niestety. Bielik napisał tak. Siema Bakus, mam pytanie, co sądzisz o Entity XXR? Uważam, że są lepsze pojazdy i uważam, że Entity XXR jest paskudne z tyłu. Więc tyle. Ale jeżeli ci się podoba, no to jeździ nim i po prostu nie patrz na moją opinię. Come on. Mikołajczak napisał tak. Czemu nie mogę kręcić kołem w kasynie? Czy muszę zmienić VPN? Jeżeli nie działa ci koło fortuny, a grasz na VPNie, no to coś robisz nie tak, po prostu. Więc po prostu albo zmieni VPN-a, albo po prostu pogrzeb w ustawieniach, bo coś jest nie tak. Ale pamiętaj, VPN odpalasz przed odpaleniem GTA, a nie po prostu w trakcie. Go, Michał napisał tak. Cześć, czy za glitchowanie Bogdana mogę dostać bana? Pytam się, ponieważ zdania w tym temacie są podzielone. Powiem tak, w teorii tak, w praktyce nie. Bo nie słyszałem o nich, kto dostałby bana za właśnie robienie Bogdanów. Ale mimo tego, że Rockstar za to nie banuje, no to po prostu nie polecam tego robić. Dalej, NotPrzemi napisał tak. Siema, pozdrowisz mnie i Snaperka. Pozdrawiam NotPrzemi, a także Snaperka. Bombski napisał tak. Siema, pozdrowisz mnie i moją ekipę The Dog. Pozdrawiam The Dog, a także Bombskiego. A pytanie jest takie, czy ja kupiłem Czernoboga, to czy mogę go w jakiś sposób sprzedać? Z tego co wiem, nie. Ogólnie wszystkie pojazdy w GTA, które mają jakieś specjalne miejsce, na przykład w magazynie import-export w garażu, w sensie w piwnicy, bo dużo osób nie wie, że coś takiego istnieje, no to jest piwnica w magazynie import-export jakby co, więc tam po prostu jest właśnie specjalne miejsce dla na przykład Rainera. Jeżeli jest dla niego specjalne miejsce, no to możesz go kupić tylko i wyłącznie raz i nie możesz go sprzedać. W bazie też masz kilka takich miejsc, jest dla Czernoboga, jest na przykład dla Jetpacka, więc po prostu jest specjalne miejsce, równa się, nie możesz go sprzedać. Tyle. O2 napisał kropkę. No to oczywiście za donate dziękuję, a wiadomość jest ciekawa, powiedzmy. Dalej, kolejna osoba prosi o unbana, sprawdźmy. I kolejna osoba, reklama Discorda. Ja pierdzielę, nie proszę, nie reklamujcie Discordów u mnie na Discordzie, to nie ma sensu. Nikt wam na te Discordy nie przejdzie, robicie niepotrzebny spam. Ale dobra, bana cofnąłem. I ogólnie, od razu mówię, nie wysyłajcie narratów o unbana, po prostu powiedzcie koledze, który jest na serwerze, jeżeli takiego macie oczywiście, i powiedzcie: hej, kolega, chciałby unbana,
pogadajcie ze mną, no to po prostu odbana dam. Chyba że wasz kolega będzie tutaj pisał na PW, żebym kogoś odbanował, wtedy go nie odbanuję. Tak samo jak będziesz pisał na czatery na przykład. Come on. Jak jesteś na kanale głosowym, wchodzisz, pytasz, czy odbanuję i pewnie odbanuję. Chyba że ktoś wszedł na Discorda i dar mordę, wtedy raczej nie. Dalej. Rajer napisał tak. Hej Kabachus. Jak można odblokować gubienie policji za darmo? Pozdrawiam ciebie i twoich widzów. A i przy okazji, kiedy kolejna ekipa? Nigdy. Znaczy nie nigdy. Kiedyś pewnie będzie, ale na razie mi się nie chce. Dalej. Jak można odblokować gubienie policji za darmo? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zrób finał chyba jako host, musisz go zrobić. Właśnie z bazy. Trzeciego napadu oczywiście. Finał finałów. I wtedy właśnie darmowy Lester będzie. Więc tyle. Dalej, hihi, napisał tak. Mogę unbana na Discordzie. Czy? Kolejny unban! Nora, to jest biznes. Robię biznes. Ewidentnie trzeba więcej osób banować. Ale tak czy siak, taka osoba nie ma bana na Discordzie, więc niestety unbana nie dam. Albo już po prostu dałem. Po prostu ktoś pewnie wszedł i powiedział. Dalej, Hinol napisał tak. Cześć Bakus, mam dwa pytanka małe. Czy da się wymienić mały magazyn z paczkami na duży? Tak. Po prostu kupujesz duży, wstawiasz na miejsce małego i tyle. Jak wbić do ekipy? Nie wbijesz, bo ekipy nie ma. Pozdrawiam cię serdecznie, robisz świetną robotę, mordo. Dzięki wielkie za donate i oczywiście za miłe słowa. 2Kuba1 napisał tak. Siemka Bakus, mam do ciebie kolejne pytanie. Jak odblokować drugi napad w grze? Zrobiłem ten pierwszy z tym napadem na bank i nie wiem, jak odblokować kolejny. Dzięki za to, co robisz na YouTubie. Oczywiście musisz czekać, bo kolejny napad po prostu odblokuje ci się, jak będziesz czekał. Po prostu rób coś na sesji, a za jakiś czas Lester do ciebie zadzwoni i powie: hej, napad kolejny, robota jest. I tak dalej. Lecimy sobie dalej. Dalej. XD napisał tak. Siema Bakus, pytanie, co dostaje się, kiedy kupię GTA 5 Premium? Pozdro. Kiedy kupujesz GTA właściwie te Premium, czyli pakiet kryminalisty, dostajesz bunkier, kilka samochodów. W ogóle rozpiska jest dostępna w internecie, więc nie wiem, po co mnie o to pytasz. Ale warto powiedzieć, że kiedy kupujesz bunkier, Boże, inaczej, kiedy kupujesz pakiet, dostaniesz bunkier w paleto. Nie ulepszaj tego bunkra, tylko od razu przenieś go do jakiejś lepszej lokalizacji, bo lokalizacja w paleto jest najgorszą możliwą. O2 napisał teraz donate inny niż kropka i napisał tak. Hej, gram na PlayStation 4 i często mi się GTA Online nie zapisuje, co robić? Okej. To zależy od Rockstara albo twojego internetu, więc po prostu wina leży albo po twojej stronie, albo po stronie Rockstara. Nie jestem w stanie ci z tym pomóc. Musisz po prostu czekać, aż pojawi się informacja, że gra została zapisana. Dalej, ProPlayer napisał tak. Czemu Red Dead Online tak się buguje? Mam w bandzie gości z wysokimi levelami. Chcę złapać legendarnego przestępcę i z listu nie mogę go wziąć. PS, mój pierwszy donate. Więc wielkie dzięki, że go dałeś. A jeżeli chodzi o Red Dead, to oczywiście Red Dead jest strasznie zbugowany. Jedna z najbardziej zbugowanych gier, w które grałem, pomijając GTA Online. O, to są dwie gry Rockstara, lol, dziwna sprawa. Nieważne, chodzi o to, że w Red Dead jest tak dużo bugów. Przez pół roku w Red Dead Online, w grze, w której trzeba polować, nie było zwierząt. Na szczęście już to naprawili, więc spoko sprawa. Tak samo bardzo często w Red Dead jest taka sytuacja, że rozkładasz obóz. Kiedyś, pół roku temu, obóz nie rozkładał się. Po prostu. A teraz pojawia się ikonka, że niby się rozłożył, podchodzisz do niego i obozu nie ma. I musisz stać obok i czekać, aż wszystko się rozłoży i trwa to czasami z 10 minut. Więc Red Dead Online jest strasznie zbugowany. Dalej, Kapi napisał tak. Bakus, bo z kolegami robimy geniusza z broni i podczas napadu na Human Labs nasz kolega przeciął śmigłem drugiego, ale geniusz z broni się nie przerwał. Czy to możliwe? Pozdrawiasz mnie? Szczuraka. Pozdrawiam Szczuraka, także Kapiego. A jeżeli chodzi o geniusza, jeżeli każdy z was wejdzie sobie w zakładkę nagrody w GTA Online i macie tam geniusza z broni aktywnego, to znaczy, że wam się jakimś prawem nie przerwał. Więc grajcie dalej. Ale jeżeli po prostu jednej osobie tam się przerwał, no to po prostu on hajsu nie dostanie. Tyle. Lecimy dalej. Pytanie od Frytaczek. Napisał tak. Hej, Bakus. Okej. Co sądzisz o najnowszym wpisie na grupie Punishers Premium, z którego wynika, iż właściciel bardzo chce oddać ci bezwarunkowo tę ekipę? I drugie pytanie, jak mogę dołączyć do twojej ekipy w GTA Online? Nie ma mojej ekipy w GTA Online. A jeżeli chodzi o Punishers Premium, tak zwane, no to po pierwsze, nie jest to moja ekipa, warto sobie teraz powiedzieć. Mimo że tak jest taki sam, nazwa jest taka sama praktycznie, no to nie jest to moja ekipa, a dużo osób to myli. A jeżeli chodzi o tę ekipę, no to napisałem temu właścicielowi,
że po prostu nie chce tej ekipy. Po prostu niech ją skasuje, jeżeli jest taki miły. I tyle. Lecimy sobie dalej. Złota Marchewa napisała tak, albo napisał. Chyba raczej napisał, dobra, nieważne. Cześć Bakus, mam pytanie, bo spotkałem takiego typka na PlayStation 4, nick xbakus.pl i mówi, że jest twoim kuzynem. Czy kojarzysz takiego typka? Pozdrawisz mnie i pozdro. Nie, nie kojarzę, nie jestem to ja. I na pewno nie żaden mój kuzyn. Come on. Dixon.pl napisał tak. Siema Bakus, jak mam jedno biuro, a chcę kupić drugie, to czy będę miał dwa, czy jak? Nie będziesz miał oczywiście dwóch, tylko po prostu biuro ci się przeniesie w drugie miejsce, a pierwsze zniknie, przy okazji oddając ci trochę hajsu, więc przynajmniej taki plus. Dalej, Szepo napisał tak. Siema Bakus, mam dwa pytania. Czy grałeś w Watch Dogs 1 lub 2? A jak tak, to przeszedłeś fabułę, pozdrawiam PS. Ja przeszedłem obie gry. Niestety dwójki nie przeszedłem jeszcze. A jeżeli chodzi o jedynkę, to tak, z 4 razy. Więc spoko. Gra jest zajebista moim zdaniem. Mimo, że ma swoje błędy, typu na przykład model jazdy. Albo na przykład to, że fabuła jest nudna. Ale gra się fajnie i strzela się fajnie. To jest najważniejsze. Roszek napisał tak. Cześć, mam do ciebie dwa pytania. Po odblokowaniu pieniędzmi na przykład Nitra, na pojeździe Areny Wojny, na przykład Deathbike'u, to czy Nitro będzie odblokowane także na innych pojazdach? Tak, powinno być odblokowane, a w ramach ciekawostki powiem wam tak, że mniej więcej trzeba wbić coś koło 300 levelu, żeby odblokować wszystkie zniżki na Arenie Wojny, więc ostro. I kolejne pytanie od Roszek, napisał tak. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie, ile rakiet pozostało na przykład w opresorze? Serdecznie pozdrawiam. Nie. Ale jest taki pojazd, który zwie się Rainer 2000 i w nim, z przodu, pokazuje ci się stan twoich rakiet. Po prostu jeżeli ją wystrzelisz, no to po prostu ta rakieta znika. Fizycznie leci i fizycznie, wiecie, znika. Więc to jest spoko, ale tylko Rainer to ma chyba. Albo po prostu innego pojazdu nie kojarzę. Not Afty napisał tak. Siema, jaki samochód polecasz w cenie od 100 do 200 tysięcy? Jest poradnik, a raczej zestawienie na kanale. Najlepsze tanie pojazdy w GTA Online. Wejdź sobie w niego i w tej cenie na pewno coś znajdziesz. Na przykład może być to Brioso, który jest najlepszym kompaktem w grze, a jest właśnie w tej cenie, więc kupujesz sobie jeden samochód i zostanie ci on do końca gry najprawdopodobniej, bo Rockstar nie śpieszy się z dodawaniem samochodów w klasie kompakt. W tym DLC co prawda dodał jeden samochód, ale tylko tyle, więc ostro. Mcek napisał tak. Siema, Bakusie, mam pytanie. Czy odbanujesz mnie na Discordzie? Kurde, kolejny, ja pierdzielę. To jest, mówiłem wam, że to dobry biznes jest. Ja muszę w to pójść po całości. Ewidentnie trzeba więcej banów na Discordzie dawać. Nie no, żartuję oczywiście, ale come on. Reklama Discorda na pewno. Czemu wszyscy dostają bana za reklamę Discorda? Czemu reklamujecie Discordy? To nie ma sensu, naprawdę. Dobra. Odbanowałem, ale nie róbcie tego, come on. Dalej, Bertol napisał tak. Co sądzisz o moim pomyśle dodawania lepszych i droższych telefonów do GTA Online? Dzięki nim moglibyśmy zacząć przygotowania na kasyno i inne przygotowania zaczynać przez telefon. Pozdro dla ciebie. Pomysł jest spoko w miarę, ale wątpię, że Rockstar to doda. Ale trochę to jest głupie, bo zobaczcie, że na przykład w GTA 5 fabularne. Taka odsłona, jakby ktoś nie pamiętał. GTA 5 zwykłe, a nie online. Dobra, nieważne. W GTA 5 mamy Franklina, Trevora, Michaela. I z tego co wiem, Michael jako bogacz ma oczywiście imitację iOS-a. A Franklin Androida. I oczywiście Trevor Windows Phone, więc ostro, nie? Fajnie, jeżeli Rockstar dałby nam właśnie taką możliwość wyboru w GTA Online, ale niestety tego nie ma. I tyle, więc ja się z wami żegnam, dzięki wielkie za oglądanie, siema, cześć, elo!